Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd dwóch zamówień. Jedno z Oriflame, a drugie z Hebe. Już paczuszkę mam otwartą i pokazuję, co jest w środku. To jest moje pierwsze zamówienie z Oriflame, ponieważ zarejestrowałam się niedawno. I pierwsze, co mi się rzuca w oczy, oczywiście wyjęłam fakturę, jest to zestaw. Mydełko Wonderland Scent Soap Bar, czyli mydło w kostce zapachowe o zapachu Candy Apple, czyli to ma być zapach jabłuszka. Mamy również krem o tym samym zapachu. Co widzę, to to, że jest bardzo rzadki. Przepraszam, jeżeli słyszycie mojego kota, ale chyba pomyliła mu się zima z wiosną. Trzecią rzeczą, jaka wchodziła w staw ze składu, jest taka woda perfumowana Joyce Rose. Ja ją miałam w próbce. I ona prezentuje się tak. Ma pojemność 50 ml. I ona... nie pamiętam, jakie ma nuty zapachowe. Przypomnijmy sobie zapach. Mam próbkę, jeszcze nie zużytą. Zapach słodkawy. Czuć kwiaty, ale właśnie on jest na tyle taki lekki, przynajmniej z próbki, na moim nadgarstku, że po prostu nie boli mnie głowa, jak po niektórych mocnych zapachach. Również zamówiłam mydełko o zapachu wody kokosowej i melona. Jeszcze go nie miałam, zobaczę, jak się sprawdzi. To akurat na prezent. North for Men, mydło męskie. Szkoda, że nie mogę powąchać przez opakowanie. Mydełko Frosted Dreams. I ono nie ma żadnej folii, ono prezentuje się w ten sposób. Delikatny zapach. Podoba mi się. 75 gramów. Takie mydło okrągłe, ale bardzo mnie zaskoczyło to opakowanie. I mamy takie mydełko Cozy Fireplace. I ten zapach już przez opakowanie. Wanilia z cynamonem, ale bardziej czuć cynamon. Zamówiłam oczywiście kilka próbek w ogóle. Co jest ciekawe, to w Oriflame właśnie mają takie papierowe torebki. A czymś takim była zabezpieczona paczka przed otwarciem. I oczywiście wyjęłam fakturę. Tutaj mamy All or Nothing Unique Accord. Mamy również Lucia Bright Aura. I Joe's. Turkis? Okej, coś takiego. Zamówiłam również zestaw próbek i to są wszystko próbki kremów. Tutaj jest żel do twarzy, jakiś antystarzeniowy. Krem ze SPF 30 Skinergize.
Ultimate Lift, tu jest SPF 15. Krem na dzień. Brilliance też SPF 30. Żel oczyszczający, ok. Nie miałam nigdy żadnego kremu, więc to będą dla mnie kompletne nowości. Jeżeli wiecie, jak działa któryś z tych kremów, to proszę napiszcie mi w komentarzach. I też napiszcie mi, czy chcecie obejrzeć przegląd katalogu. Serum rewitalizujące. Contour Define, znaczy co to serum, które ma konturować twarz. Regenerujący krem na noc. Serum idealna perfekcja. Ok. I nie wiem, co to znaczy, ale to jest krem pod oczy. I ostatnią rzeczą w tym pudełku, oprócz faktury, którą już wyjęłam, jest katalog. Zobaczcie, jest zabezpieczony takimi foliami. O, można w sumie wziąć w rękę. Chyba, czy nie? Tak, można wziąć ładnie w rączkę. I też widać, że nikt tego wcześniej nie używał. Także super. Odblokowuję to. I mamy katalog. Mind and Mood. Chyba jakaś gazetka taka. O, olejkach eterycznych, coś takiego. Oferta dodatkowa, czyli wyprzedaż. Oraz Business and Beauty. I taki kalendarz. Kolejna paczuszka jest z Hebe. Otworzyłam już, ale jeszcze nie zaglądałam do środka. I mamy taką folię bąbelkową. Paragon. To jest formularz zwrotu reklamacji. To raczej nie dotyczy. Gazetka do 31 grudnia. No ja już raczej nic nie zamówię teraz. To jest do 24, czyli do Wigilii. I mam tak, Evelyn Cosmetics Extreme, to jest męski, zapakowany, bo dla kogoś. Krem 200 ml, naturalnie, ekstremalnie nawilżający. Z filtrami, z tego co czytałam opis, on jest z filtrami UVA i UVB. Więc zobaczymy. Jest to olejek z awokado, defantenu, urea. Mamy też płyn stomatologiczny, przeciw próchniczy z ziaj. Już się czaiłam jakiś czas, ale kupiłam dopiero teraz. Mam taką pastę przeciw nadwrażliwości zębów, różową, może ktoś kojarzy. Peeling enzymatyczny z kwasem hialuronowym. On jest z Taupy. Był na promocji. Tak się prezentuje sposób użycia oraz skład. Jest to maseczka podwójna, tak? Czyli co?
nanosimy po prostu na oczyszczoną twarz. I szyję po 15 minutach możemy to wmasować zwilżonymi dłońmi i spłukać wodą. Ok. Czyli tu jest po prostu na dwa użycia. Chyba. Maseczka z Jai antyoksydacja jagody Akai. Akurat była promocja, więc wzięłam. Też pokażę Wam skład. No, skład piękny. Prawda, olej mineralny. No, ale coś musi być w kosmetykach. Maska węglowa 3 w 1 Eveline. To jest biokonopie, kurkuma, aktywny węgiel i kwasy AHA. Też jej nie miałam, więc chętnie przetestuję. Też po 10-15 minutach spłukać. Ok, zobaczymy. Maska Eveline Look Delicious. Ona jest wegańska. No i tutaj chyba nic nie pokażę, bo to odbija mocno światło. No, składników to w ogóle nie będzie pewnie widać. Ta maseczka naturalny skrób. Zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Cytryna i arbuz. Miałam kiedyś z Oriflame o taki miks zapachów skrubu do ciała, więc jeśli ta będzie pachnieć tak samo, to cudownie. Kolejny wegański i też cruelty free. Pielęg enzymatyczny do twarzy i on zawiera mango, papaje i peelingujące pestki z lichee. Aha, i też rozprowadzamy i zostawiamy. Ok, bo to jest peeling enzymatyczny. Ok. Tu mam jeszcze takie coś. Mam nadzieję, że to jest to. Tak, to jest to. Na zdjęciu wyglądało na większe. Ups. To jest cień do powiek. Hen, nie wiem jak to się czyta. Foil Metallic Treasure. To jest odcień Evening Flash. Może być na sucho lub na mokro aplikowany. Wow. Chyba kupię więcej tych cieni z Chin. Uważam, że będzie wspaniały jako rozświetlacz. To jest taki bardzo jasny kolor. To jest takie delikatne złoto. Powiedziałabym, że z odrobiną takiej kremowo-brązowej poświaty. Odcień bardziej ciepły niż zimny. Przepięknie się błyszczy. Widać, że ma dużo tego brokatu, a ja uwielbiam. Więc na pewno będę z niego korzystać, jak również nada mi się na rozświetlacz, bo zobaczcie, jak on się przyjemnie. I zobaczcie, tak mało cienia. Ja go nałożyłam dosłownie na palec i jest tyle efektu. Super! Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Jeżeli nie chcecie pominąć moich innych filmików, a będzie dużo więcej na tym kanale, oczywiście zostawiacie subskrypcję. I jeżeli nie chcecie przegapić żadnego filmiku, to też włączajcie sobie powiadomienia. Z mojej strony w tym odcinku to już wszystko w tym filmiku. I do usłyszenia w kolejnym. Pa!